zdołamy o nie zahaczyć. OFE i PPK, czyli rozmowa oczywiście o emeryturach. Pominę już to, co wydaje mi się, że może chcieć dr Petelczyk powiedzieć, że jednak jest to dosyć załamujące, że znowu zmiany, znowu musimy za nimi nadążać, a to są dosyć skomplikowane mechanizmy, no ale nie mamy stabilnego systemu emerytalnego, więc pozwolę sobie ekspertce dokonać wyboru, czy zaczniemy od OFE czy PPK. No nie wiem, to jak już Państwu odpowiadam, przypuszczam, że OFE jest bardziej świeżą sprawą, bo to się dzieje teraz, ale jestem otwarta na koniec. To krótko. 15 ponad milionów Polaków ma pieniądze w otwartych funduszach emerytalnych. Już nie będziemy nawiązywać do tych wielkich obietnic pod palmami, no ale to jest ten właśnie projekt. I teraz Ministerstwo Funduszy poinformowało, że projekt ustawy o przeniesieniu środków z OFE na IKE, czyli indywidualne konta emerytalne, otrzymał pozytywną rekomendację Stałego Komitetu Rady Ministrów, czyli rząd będzie chciał już ostatecznie te OFE zlikwidować. I teraz pytanie, to dobry ruch czy zły? Moim zdaniem to jest kontynuacja ruchów, które już się działy od dawna, bo tak naprawdę dekonstrukcja OFE trwa mniej więcej od momentu, kiedy OFE weszło w życie, bo pamiętajmy, że nieustające były zmiany. Opłaty za zarządzanie, znoszona była obowiązkowość, przekazywana część aktywów już na subkonta ZUS, także tutaj to jest tak naprawdę konsekwencja tego wszystkiego, co już się działo. Nie jest to nic nowego. Nie umiem powiedzieć, czy to jest dobra decyzja, czy zła, bo trudno określić, jakie też decyzje Polacy podejmą w kontekście przekazania tych pieniędzy do ZUS czy do indywidualnych kont emerytalnych. Jeżeli jest coś, co jest zastanawiające w tym kontekście, to wbrew temu, co jest przyjęte powszechnie, tak uważam i tak mi się wydaje w opinii publicznej, uważam, że jeżeli przekażemy te pieniądze na IKE, a tak jest też zresztą w domyśle, to znaczy jeżeli nic nie zrobimy, to pieniądze trafią na indywidualne konta emerytalne, to według mnie oznacza prywatyzację pieniędzy z systemu emerytalnego, bo pamiętajmy, zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego i zgodnie z polskim prawem i tym, jak to funkcjonowało od 1999 roku, składka OFE to nie były nasze prywatne pieniądze, to były publiczne pieniądze zarządzane przez prywatne instytucje. Więc w tym sensie reforma, którą proponuje obecny rząd, zresztą reforma ma już, ona była już planowana rok temu, tylko COVID ją spowolnił, jest w jakiejś mierze moim zdaniem prywatyzacją publicznych pieniędzy. Musimy też kolejny raz podejmować decyzje i tutaj się zbiega to z tym drugim tematem, bo jednocześnie jeszcze część z nas już podjęła niedawno albo jest w trakcie podejmowania decyzji, czy przystąpić, czy nie do pracowniczych planów kapitałowych, a tutaj już od lata tego roku musimy zdecydować, czy chcemy, żeby nasze pieniądze z OFE trafiły na IKE, czy też wolimy, żeby trafiły do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wydaje mi się, że system ubezpieczenia emerytalnego w Polsce jest naprawdę bardzo skomplikowany i to nieustające podejmowanie decyzji znacznie wymaga od nas, żebyśmy rzeczywiście się zapoznawali z tym, próbowali chociaż dobrą decyzję podjąć, co jest bardzo trudne moim zdaniem. To było właśnie moje pytanie. Jakie kryteria zastosować, jakby mogła Pani odpowiedzieć? Czy pieniądze z OFE chcemy właśnie, żeby automatycznie wpadły do systemu IKE, czy chcemy, żeby wpadły do ZUS-u i wtedy musimy aktywnie o to wystąpić? Myślę, że tutaj trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Jeżeli będziemy przekazywać te pieniądze do ZUS-u, to też pamiętajmy, że to nie jest tak, że one nam przepadną i że znowu oddajemy pieniądze, że to nigdy tak nie było. One będą przeksięgowane na nasze konta, te indywidualne konta, które każdy z nas ma w ZUS-ie i które będą doliczały się do naszego kapitału, który potem będzie się liczył przy obliczaniu emerytury. Na pewno przewagą ZUS-u jest to, że gwarantuje on emeryturę dożywotnią, czyli niezależnie od tego, czy będziemy żyli długo, czy krótko, będziemy mieli tą emeryturę wypłaconą do ostatniego miesiąca życia. I na pewno jego przewagą jest to, że świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są waloryzowane, czyli co roku, w tym roku ponad
4% waloryzacja emerytury i rent, jedna z najwyższych od 10, znaczy najwyższa od 10 lat. Także to jest przewaga ZUS-u. Z drugiej strony ludzie, którzy zdecydują się na indywidualne konta emerytalne, jak powiedziałam, prywatyzują swoje pieniądze. Warto pamiętać, że jest to opłata przekształceniowa 15%, czyli tak naprawdę 85% ich oszczędności trafi na te indywidualne konta emerytalne. I te osoby będą miały bardziej większą elastyczność w korzystaniu z tych pieniędzy. Prywatnymi. Tak, można je wcześniej wykorzystać pod pewnymi warunkami, można je dziedziczyć. Ale jeszcze powiem o dwóch rzeczach. Po pierwsze, opłata przekształceniowa. Niektórzy ludzie nazywają ją haraczem. Ja tego tak nie widzę. Bo tutaj warto, jak już powiedziałam, system emerytalny jest niesamowicie skomplikowany i to jest jeden z przykładów. Jedną z komplikacji systemu emerytalnego jest to, w którym momencie opodatkowujemy. Czy opodatkowujemy składkę, czy opodatkowujemy już świadczenie. W przypadku ZUS-u jest tak, że my nie płacimy podatku, kiedy płacimy składki. Jak Państwo wiecie, jeżeli macie swoją pensję, to najpierw odejmujecie od tej pensji składki, a dopiero później płacone są podatki. Dlatego emerytury z ZUS-u są opodatkowane, bo to jest pierwszy podatek od tego dochodu. Natomiast w przypadku IKE sytuacja jest odwrotna i dlatego ta opłata przekształceniowa jest jakby rodzajem podatku, który nie został pobrany wcześniej, bo OFE funkcjonowało tak jak ZUS i podatek nie był pobierany. Także to jest taka pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz, o której w ogóle media nie mówią... Chyba, że podatek od emerytur zostanie zniesiony, bo przecież pojawiają się takie propozycje. Pojawiają, ale mam nadzieję, że ta dyskusja będzie bardziej merytoryczna niż populistyczna. Natomiast drugim argumentem, o którym w ogóle media nie mówią w kontekście IKE, a na który warto byłoby zwrócić uwagę, to jest ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, ponieważ artykuł 34 tej ustawy mówi o tym, że wypłata środków, które będziemy mieli zgromadzone na IKE, ona będzie możliwa i nieopodatkowana tylko wtedy, kiedy będziemy dokonywali wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych. Czyli jeżeli będzie sytuacja, w której ktoś z nas powie, okej, nic nie będę robić, moje pieniądze trafią na IKE i nigdy nie dopłaci żadnej składki do tego systemu, to będzie miał pobrany podatek od zysku, ten 19%, więc to też warto na to zwracać uwagę. IKE nie funkcjonuje tak sobie po prostu. Trzeba dopłacać tam pieniądze, żeby przynajmniej przez 5 lat, może to być nawet złotówka, ale żeby przez 5 lat w skali ubezpieczenia dopłacać, żeby rzeczywiście było to pozbawione podatku od zysku kapitałowego. Szukałam w projekcie ustawy tej z 13 lutego zeszłego roku właśnie o reformie OFE zapisu, który by zwalniał z tego rozwiązania osoby, którym pieniądze po prostu były przekazane z OFE do IKE, ale go nie znalazłam, więc przypuszczam, że albo na to nie zwrócono uwagi, albo specjalnie nie mówi się o tym. To ważne, rzeczywiście, zwłaszcza, że ma wejść ta zmiana już 1 czerwca, bo oczywiście dzieje się to wszystko zawsze też, szczególnie przy tym rządzie, niezwykle szybko, ale jeszcze krótko, bo napisał słuchacz z prośbą, pan Damian, więc pozwolę sobie przekazać jej niepetelczyc pytanie na tyle, na ile potrafi pani oczywiście tak zbiegło odpowiedzieć, ale czy jeżeli ktoś zdecyduje nic nie zrobić, czyli pieniądze przejdą z OFE do IKE, to czy będzie można je połączyć z IKE, które już się ma? No o ile mi wiadomo, to tak istnieje, że trzeba zadeklarować, czy się ma w ogóle konto inne indywidualne konta emerytalne, więc przypuszczam, że tak to właśnie będzie funkcjonowało. Bardzo dziękuję za te informacje. No zobaczymy, jak mówię, 1 czerwca te zmiany mają wejść w życie, więc znów jakąś decyzję będziemy musieli podjąć i jak wskazała Inna Petelczyc, abyśmy mieli pełne informacje, bo można coś przegapić albo nie zostać poinformowanym intencjonalnie i trochę pieniędzy przez to stracić. Więc PPK, choć krótko zaczniemy, ale widzę już, że ciąg dalszy będzie potrzebny. W międzyczasie też Państwa zachęcę, bo inspiracją do tej rozmowy jest tekst Janiny Petelczyc, który ukazał się na temat PPK na stronie Krytyki Politycznej, bardzo ciekawy, no w którym wydaje mi się, że to, co istotne, to to, że Janina Petelczyc uznaje, że PPK, choć nie idealne, to cytat, są korzystniejsze niż wszystko inne, co znajduje się na rynku, jeżeli ktoś myśli o zabezpieczaniu swojej przyszłości. To tak krótko, dlaczego najkorzystniejsze? Wybrała Pani najbardziej kontrowersyjny fragment tego artykułu. Generalnie rzecz biorąc, rozumiem ludzi, którzy mają problemy z zaufaniem państwu i instytucjom finansowym. Te nieustające zmiany sprawiają, że można
wydaje się rozwiązaniem najbardziej korzystnym z wielu powodów. Pierwszym jest taki, że oprócz tego, że my płacimy składkę, to dopłaca także nasz pracodawca i jeszcze państwo. Kolejna kontrowersyjna rzecz, czy państwo powinno dopłacać osobom, które oszczędzają, ale tak jest. W efekcie nie tylko liczy się to, co myśmy sobie sami oszczędzili, ale mamy jakby większy kapitał, który jest inwestowany, powiększono te składki pracodawcy i dopłatę państwa. A po drugie, no, polska giełda funkcjonuje w ten sposób, że opłaty za zarządzanie są bardzo wysokie, a w przypadku pracowniczych planów kapitałowych, no, one zostały obniżone, znaczy obniżone są, w ustawie są zapisane na maksymalnie 0,5% posiadanych aktywów, przy czym większość instytucji finansowych, nawet które funkcjonują w ramach pracowniczych planów kapitałowych, ma te opłaty nawet na niższym poziomie. Także z tego względu uważam, że jest to rozwiązanie w miarę korzystne, przy czym, tak jak też w tym artykule wspominam, i to jest też coś, o czym mówiłam w kontekście IKE przed chwilą, pamiętajmy, że w Polsce cały czas nie funkcjonują, tak naprawdę nie jest dobrze rozwinięty produkt, który można by nazwać rentą dożywotnią. I tak naprawdę, jeśli chcemy mieć stałą, pełną emeryturę do końca życia, to na razie właściwie tylko z ZUS-u, z tego pierwszego filara. Tutaj po prostu mamy możliwość na dodatkowe oszczędności na starość, które rzeczywiście z powodu i niskich opłat, i tych dopłat po stronie pracodawcy i państwa, i także efektu skali, bo jednak jest to grupowe ubezpieczenie, zwiększają nasze szanse na pomnożenie tego kapitału. Bo w dużym mierze, w dużym uproszczeniu, PPK to korzystne konto oszczędnościowe z dodatkowymi zachętami od państwa. Jeszcze tylko krótko chciałam, bo to mi się wydaje istotne i to będzie w takim razie, jeżeli Anna Pytelczyk przyjmie zaproszenie, tematem kolejnej rozmowy, bo ja czytam ten tekst jako taki, który mówi, że ten system już jest. Przypomnijmy, że 3/4 Polaków na razie zdecydowało się z niego wypisać, więc nie przekonujący, ale że lepiej się skupić na naprawianiu go, w tym sensie wpływaniu jakby na to, gdzie te pieniądze będą inwestowane, czy w węgiel, czy w bardziej przyszłościowe projekty, niż na samej dyskusji, czy dobry, czy zły, bo już przejdźmy przez to. Tak, to jest bardzo duże wyzwanie i myślę, że na to rzeczywiście odrębną rozmowę, ale w istocie tak się dzieje, że w Unii Europejskiej trwają prace nad rozporządzeniem wykonawczym do dyrektywy, do rozporządzenia o niefinansowych raportach instytucji finansowych, a dokładnie chodzi właśnie o to, żeby te instytucje finansowe, które pomnażają nasze pieniądze, także emerytalne czy inne rodzaje funduszy inwestycyjnych, deklarowały i raportowały, na ile inwestują, pomnażając, zwiększając na przykład CO2 w atmosferze, a na ile dbają o to, żeby to CO2 zmniejszać. Tu chodzi o wszystkie aspekty, nie tylko ekologiczne, ale także prawo społeczne i kwestie związane z zarządzaniem, czyli na przykład, czy inwestują w spółki, które łamią prawo pracownicze, albo czy inwestują w spółki, w których nie ma parytetów, jeśli chodzi o zarząd między kobietami a mężczyznami. Także te kwestie moim zdaniem będą coraz ważniejsze w przyszłości, mam taką nadzieję. Ta dyrektywa... Tu postawię trzy kropki, dlatego że bardzo bym chciała o tym porozmawiać, bo wydaje mi się, że to jest dużo szersza kwestia i dużo ważniejsza, więc zapraszam na kolejny odcinek, mam nadzieję, za 2 tygodnie. W międzyczasie tekst Janiny Pytelczyk na Krytyce, na stronie Krytyki Politycznej, a dr Pytelczyk związany ze Szkołą Główną Handlową była państwa gościem, za co jak zwykle bardzo dziękuję. Światło podgląd. Przewodnik technologiczny. Rewolucja trwa. Pomagamy nadążyć. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 17:55. Na serię technologicznych nowinek zaprasza sponsor programu T-Mobile, dostawca internetu światłowodowego. Highway 76. Przemysł na Polochach. Tylko przejechał. Do Lidla. Po promocję tam. Parking rampa. Jak sobota na zaraz. Kup więcej. Jak sobota to w Lidlu. Od soboty w Lidlu. Filet z piersi polskiego kurczaka XXL 8,99 za kilogram. Olej rzepakowy kujawski 14,97 aż za 3 litry. Oraz cytryny 50% taniej. 3,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Dziecko jest śmiertelnie chore, a lekarze nie mogą go wyleczyć. Rozpoczyna pracę hospicjum domowe. Warszawskie Hospicjum dla Dzieci opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi w ich domach, tam, gdzie otoczone są miłością. Pomóż, podaruj 1% podatku Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. www.hospicjum.waw.pl. To niepewne czasy dla mojego sklepu rowerowego, ale jedno jest pewne.
przedsiębiorco, zyskaj pewność w niepewnych czasach. To nie jest oferta. Sprawdź szczegóły i warunki skorzystania z promocji konto firmowe z gwarancją 0 zł w regulaminie na mbank.pl/zyskaj. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Uważasz każde wątpliwości, by stosowne zaraża twojemu życiu lub zdrowiu. Hamlet, jak twoje zdrowie? Kaszel, suchy czy mokry?